Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Texerdy, a dzisiaj wlatuje kolejny film serii, w którym wam pokazuję konflikt od danego proplayera, youtubera czy też streamera w CSGO. W komentarzach prosiliście o Neo, dlatego taki film się pojawia na kanał i napiszcie, kogo na samego byście chcieli, aby pojawił się w tej serii, ale po prostu wtedy taki film dla was nagram jak najszybciej. Jeszcze na wstępie prosiłem was o zostawienie subskrypcji na kanale, rozdanie łapeczki w górę, z góry za to po prostu dziękuję i myślę, że już bez danego przedłużenia zapraszam was do odcinka. Okej, więc na sam start zajmijmy się celownikiem od Neo. Więc po prostu musicie sobie zejść do opisu tego filmu i stamtąd skopiować kodzik do CS-a i wystarczy, że po prostu z takim później kodzikiem sobie powędrujemy do menu ustawień, gra, celownik, udostępnij lub importuj, tutaj wklejcie kodzik, dajcie importuj i macie celownik od Neo. Teraz się zajmijmy viewmodelem oraz hudem, jakim posługuje się Neo, więc po prostu tak jak z celownikiem musicie sobie przejść do opisu tego filmu i stamtąd skopiować komendy dotyczące tych właśnie opcji po kolei do konsoli. Teraz sobie przejdźmy do czułości, jaką ma Neo w samej grze, więc ona tutaj wynosi 2.15, czułość powiększania 0.85, natomiast DPI w myszce u niego wynosi 400. Teraz sobie przejdźmy do ostatniej rzeczy, jaką chciałem wam pokazać w tym odcinku, czyli do ustawień graficznych Neo, więc one tutaj wyglądają w ten sposób. Tryb kolorów ma ustawiony na monitor komputerowy, jasność 91%, proporcje ekranu 4:3, rozdzielczość 1024x768, tryb wyświetlania pełny ekran, opcja oszczędzania energii to ma wyłączone, ogólna jakość cieni to ma ustawione na średnią, strumieniowanie tekstur to ma wyłączone, szczegóły efektów ma ustawione na niskie, detale shadera ma średnie, zwiększ kontrast graczy to ma włączone, renderowanie wielorodzeniowe to ma włączone, tryb antyliningu ma ustawiony na 2xMS-a, antyliningu effects ma wyłączony, tryb filtrowania tekstur to ma ustawiony na dwuliniowy, czekaj na synchronizację pionową to ma wyłączone, rozmycie ma wyłączone, tryb trzech monitorów to ma wyłączone, użyj Uber shaderów to ma włączone. I to tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i co najważniejsze przydał. I teraz już macie ustawienia Neo w CSGO. Jeszcze raz wielkie dzięki. Widzimy się już w następnych odcinkach, więc trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!